te wszystkie przybyłych i zaangażowanych w te wspaniałe, patriotyczne obchody odzyskania niepodległości. Jesteśmy dumni, że mogliśmy poznać i przedstawić tradycję związaną z historią narodu polskiego, pamiętając o tych, którzy oddali najcenniejszy skarb – życie w obronie wolności. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za ten piękny występ. Bardzo dziękuję młodzieży, bardzo dziękuję wychowawcom, którzy przygotowali młodzież, panu Andrzejowi i pani Ani Stelmaszczyk. Zrobiliście to naprawdę profesjonalnie. Bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że akurat udało nam się to święto zorganizować i uczcić właśnie w ten sposób. I jako wyraz naszego podziękowania pozwólcie, że wręczę Wam drobne pomniki. Chyba że jeszcze poprosimy pana dyrektora. Dzień dobry serdecznie wszystkich. Witam. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami uczestniczyć. Jestem pod niesamowitym, wielkim wrażeniem. To niezwykła przyjemność i nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, ile to radości przynosi takiemu człowiekowi, który tym żyje. I nie spodziewałem się, że to będzie dla mnie taka niesamowita uczta duchowa. To jest taka radość, która mi zastępuje wszystkie problemy, jakie na ten moment mam w pracy. To jest coś, co niesie ze sobą radość i chętnie w takim czymś oczywiście będę uczestniczył. Serdecznie dziękuję pani dyrektor, panu Andrzejowi, który jest duszą tego zespołu, który zabiega, stara się, ale powiem wam, że od tej pory pan Andrzej ma takie wolne, otwarte konto na wszelkiego rodzaju zakupy. Czyli ja również chętnie patrzę na to, jak to jest wykorzystywane, jak to te pieniądze są wydane, ale na coś konkretnego. Gratuluję perkusistce, to dla mnie no rzadkość, bo to przeważnie mężczyźni, tak? Jest mi do perkusji o tyle blisko, że moich dwóch wnuków gra na perkusji, oni się dopiero uczą, ale świetnie wszystkie i wszyscy i wyglądacie, i gracie, i tak patrzę na tych niesamowicie przystojnych panów i piękne dziewczyny, także nawet tutaj można by chyba się uczyć mody. Tak, no to jest wielka radość, tego naprawdę nigdy tego nie zabierze. To jest coś, co pozostanie we mnie na zawsze. Oczywiście okazja była wielkiej wagi 11 listopada, tak, Polska odzyskała niepodległość, potem znowu straciła, była wojna. Po wojnie znowu byliśmy pod wpływami komuny, sojuszu. No i po 89 jesteśmy wolnym, demokratycznym krajem i cieszę się, że możecie do nas przyjeżdżać, że chcecie, że możecie. To jest wielka radość. Życzę Waszemu narodowi, żebyście w niedługim czasie mieli też taką bardzo demokratyczną jakby swobodę, co jest niesamowicie dla Was ważne. No oczywiście my będziemy Was wspierać tak jak tylko potrafimy i to, co dzisiaj widziałem, na pewno pozostanie w mojej pamięci. Chciałbym się jeszcze tym wszystkim oczywiście pochwalić. Ja tylko czekam, żeby była taka okazja, żebyśmy mogli wystąpić na sali gimnastycznej. My zapowiemy, że to zespół Bursy, Awans. Brakuje mi tam takiego loga świetlnego, ale to panie Andrzeju, tym logiem zajmie się niejaki pan Kosiński, nasz pan od reklamy, wielkie, ładne, LED-owe takie, żebyśmy tam mogli sobie... Na razie mamy tutaj, panie dyrektorze, no, tak, dywanik jest świetny, bardzo ładnie, jeszcze na górze. No, ja lubię takie, powiemy, no, gadżety, ale to jest coś, co dopełnia mojej radości. No, ciężki mamy czas, no jest pandemia, ale powiem wam tak, nie daliśmy się. Pamiętacie pierwsza, 12, 13 marzec, no, w tym roku, w ogóle no kompletna, że tak powiem, jakby to no ta informacja, nie, że wszystko zostało zamknięte i myśmy się nie wypuszczyli, nie robili histerii, zostaliśmy, byliśmy w bursie, wszystkie bursy były czynne,
kto chciał pojechał, kto chciał nie jechał. I teraz tak, nie ma żadnego, że tak powiem, obowiązku. Busa funkcjonuje. Mało tego wam powiem, 29 minister tak określił, że będzie się zajmował sprawą uruchomienia szkół. Można się spodziewać. Nie wiem, czy od 1 grudnia, no ale trudno nam powiedzieć. Dlatego też nie zachęcam do jakichś nagłych wyjazdów, bo nie wykluczamy, że będzie kłopot, kiedy będzie trzeba przyjechać w grudniu, a 20 grudnia wyjeżdżamy 3-2 wszyscy na święta. No, będziemy to obserwować, słuchać telewizji. Serdecznie wszystkim gratuluję. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję. No i do zobaczenia przy kolejnej takiej okazji. Dziękuję pięknie.